Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu widotesty.pl. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję kolejnej karty graficznej, jaką dane mi było testować. A będzie to dzisiaj konstrukcja od Zafire, a dokładnie nowa karta graficzna AMD R9 270X, ale z chłodzeniem VaporX. Zapraszam serdecznie. Karta graficzna Zafire Radeon R9 270X wygląda bardzo standardowo. Nie ma tutaj jakichś wielkich wodotrysków. Jedynym elementem, który może przykuć Waszą uwagę, to są dwa plastikowe elementy, które przypominają tutaj wyloty turbo z odrzutowców. Natomiast poza tym konstrukcja bardzo klasyczna. Obudowa chłodzenia VaporX jest aluminiowa. Mamy dwa wentylatory widoczne. Długość konstrukcji to 26,5 cm w tym najbardziej wystającym elemencie, którym jest właśnie ten plastikowy dodatek. PCB karty jest czarne i matowe. Mamy tutaj oczywiście również jeden slot PCI Express x16 do komunikacji karty z płytą główną oraz Monster Crossfire pozwalający łączyć tą kartę w konstrukcje wielokanałowe. Co do zasilania, karta ta wymaga podpięcia dwóch wtyków 6-pinowych, natomiast obok być może Waszą uwagę zwrócił przycisk Little Boost. Ten umożliwia nam zwiększenie mocy karty graficznej. Po jego aktywacji, podświetlany na niebiesko, sygnalizuje nam zwiększone taktowanie zarówno rdzenia karty graficznej, jak i również pamięci. W tym przypadku jest to 1100 dla rdzenia karty graficznej, a 1450 fizycznego taktowania dla pamięci. Cechą, która wyróżnia tą kartę na tle konkurencji, jest oczywiście system chłodzenia VaporX. Ten oparty jest o system komór parowych, widoczny nawet gołym okiem. Jeżeli się przyjrzymy, zobaczycie, że to nie jest zwykła aluminiowa płytka, ale faktycznie coś o wiele szerszego. To jest ta komora parowa. Do niej mamy tutaj przytwierdzone ciepłowody, które rozchodzą się dalej do końca karty, które również przebiegają w jej górnej części. I całość chłodzi nam dodatkowo właśnie układ tych dwóch wentylatorów. Co do wyposażenia w porty, to konstrukcja Zafire prezentuje tutaj standardowy układ, czyli mamy dwa DVI, pełnowymiarowy HDMI oraz pełnowymiarowy DisplayPort. Konstrukcja karty jest na tyle lekka, że tutaj nie ma problemu z jakimkolwiek uginaniem, mimo że ta konstrukcja do najkrótszych nie należy, natomiast ona też nie jest jakoś super długa. Faktycznie zajmuje dwa sloty, ten trzeci dobrze jest oczywiście również zostawić wolnym, a długość, jaką musimy tutaj zarezerwować, to około 26,5 cm. Tyle po prostu wystarczy na miejsca w obudowie na instalację tej karty graficznej. W tym momencie rozpoczynamy sobie testy praktyczne. Oczywiście zaczynamy od sprawdzenia temperatur poboru prądu przez kartę w spoczynku, właściwie całej platformy oczywiście w spoczynku i pomiaru głośności. Jeżeli chodzi o temperaturę dla karty nieobciążanej, jest to 30 stopni. Co do poboru prądu, ten wynosi około 78 W. Sprawdźmy jeszcze głośność karty podczas spoczynku. Jeszcze tylko jeden wentylator muszę na procesorze zatrzymać i już się wyciszam. decybela. Taką wartość możemy zapisać. Nasza karta graficzna jest już tutaj od dłuższego czasu obciążona, więc sprawdźmy sobie temperaturę. 73 stopnie max. Około 300 W, ale pamiętajcie, że to jest pobór prądu tylko przy obciążonej samej karcie graficznej bez procesora. Teraz zrobimy sobie pomiar głośności. Oczywiście tutaj chłodzenie zatrzymuje i posłuchajmy. ...47 z odległości 30 cm, oczywiście pomiar sonometrem. I teraz sobie co? Dorzucamy procesor i sprawdzamy, ile prądu nam pobierze cała platforma przy obciążonym również procesorze i podkręconym. Pobór prądu przez całą platformę, jak widzicie, wynosi około 450 W aktualnie. Sprawdźmy jeszcze wartość maksymalną. Ciut ponad 470 W.
We'll be right back.
widzieliśmy już po testach tej karty, widzieliście zarówno jej faktyczną wydajność w grach multi, w ustawieniach detali na ultra z rozdzielczością Full HD. Oczywiście zapraszam Was również na nasz portal, gdzie będziecie mogli ją porównać bezpośrednio do innych testowanych przez nas wcześniej kart. I omówienie wyników zacznę od tego, co jest bardzo charakterystyczne dla tej karty. Przede wszystkim jest to przycisk Little Boost. Ten, wspominałem, on zwiększa taktowanie karty graficznej, zarówno jeżeli chodzi o pamięć, jak i rdzeń procesora. To zwiększenie jest niewielkie, natomiast realnie co to daje? W zasadzie jeżeli chodzi o wydajność w grach, to tutaj tak na dobrą sprawę ma to stosunkowo niewielkie znaczenie, ponieważ na dobrą sprawę to jest maksymalnie kilka klatek. Natomiast te kilka klatek może dać jej przewagę, przynajmniej teoretyczną, nad rywalami, ponieważ no, gołym okiem nie jesteście w stanie przy tak wydajnym układzie tego dostrzec. Większa różnica jest w przypadku testów syntetycznych, no ale wiadomo, że w testy syntetyczne nikt tutaj nie gra. Natomiast taka funkcja jest, należy o tym wspomnieć. Tym bardziej, że nie każda karta graficzna czymś takim dysponuje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, skorzystanie właśnie z przycisku Little Boost w żadnym stopniu nie ogranicza możliwości dalszego ręcznego OC tej karty. Druga rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla tej karty, to jest właśnie chłodzenie, oczywiście Vapor X. To chłodzenie zrobiło na mnie, przyznam, bardzo dobre wrażenie, bo mając przyjemność testować wcześniej karty graficzne Zafire, sam jak wiecie również posiadam konstrukcję tej firmy, natomiast z budżetowym chłodzeniem i sama karta też jest budżetowa, tak wcześniejsze testy tych kart pod względem i ciszy i wydajności układu chłodzenia, czyli temperatur, klasowały je w dobrym takim środku stawki. Natomiast ta karta sprawiła, czy to chłodzenie sprawiło, że ta karta przesuwa się tutaj zdecydowanie na plus, ponieważ ta konstrukcja potrafi utrzymać bardzo przyzwoite temperatury, 73 stopnie maksymalnie, i to właśnie z aktywną funkcją Little Boost, czyli z tymi zwiększonymi taktowaniami. To jest wynik bardzo dobry i to samo dotyczy głośności pracy układu chłodzenia. Zobaczcie, że choć wyniki mogą Was przerazić, bo to jest ponad 40 dB, to musicie zwrócić uwagę, że karty testujemy nie w warunkach laboratoryjnych, ale bardziej zbliżonych, zdecydowanie bardziej zbliżonych do tego, co Wy macie u siebie, to ta karta ma naprawdę niewielkie różnice pomiędzy tym, ile głośności czy ile hałasu generuje nieobciążana, a obciążana. Natomiast ciut ponad 4 dB to również jest wynik bardzo dobry i na tle innych kart również ta karta wypada dobrze, a nawet bym powiedział bardzo dobrze. Mieliśmy okazję testować również wcześniej R9-270X od Gigabyte'a, która oczywiście nie była kartą złą, i jak wygląda to w przypadku konfrontacji właśnie z konstrukcją Zafire. W przypadku chłodzenia to Zafire wygrywa zarówno pod względem głośności, jak i temperatur. Natomiast co do wydajności, to tutaj bywa z tym różnie, ponieważ czasami konstrukcja Gigabyte'a prowadzi, natomiast czasami prowadzi konstrukcja Zafire, i tak naprawdę wszystko obija się tutaj w zdecydowanym stopniu o niewielkie różnice, nie do wychwycenia okiem. Czy jest korzyść na której z firm? Zależy od tego, w co gracie. Warto wtedy sobie przejrzeć takie testy, żeby również Wasza gra się tam znalazła i na tej podstawie w tym momencie ostatecznie zdecydować, która konstrukcja jest lepsza. Ta karta oczywiście pozwala nam na komfortową rozgrywkę, również w najnowsze tytuły, również w rozdzielczości Full HD i z maksymalną szczegółowością detali. Co moim zdaniem oczywiście nie mogło być tutaj zaskoczeniem i nie mogło być inaczej. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję. Ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam Was oczywiście do dyskusji na naszym forum oraz do recenzji tekstowej, gdzie znajdziecie wszystkie wykresy, wszystkie informacje o tej karcie oraz oczywiście dane dotyczące i platformy testowej, i naszej metodyki, i podsumowanie. W tym filmie to jest na tyle. Do zobaczenia w następnych.